Kto to jest Szukalski? Pytał w tytule wydanej w 1934 roku broszurki jej autor, Marian Ruzamski, przyjaciel Stacha Zwarty i Szczepu Rogatego Serca. Z pewnością był jednym z najoryginalniejszych polskich artystów, człowiekiem o nieposkromionej inwencji twórczej, ale jednocześnie postacią niezwykle kontrowersyjną. Konflikty z jego udziałem niejednokrotnie przekreślały możliwość realizacji wcześniej opracowanych projektów, a także stawały się źródłem antagonizmów w środowisku akademickim i wśród działających wówczas artystów. Jednakże wystąpienia Stanisława Szukalskiego i głoszone przez niego hasła wzbudzały również pozytywne reakcje. W gronie młodych adeptów sztuki narastała nadzieja m.in. na wprowadzenie zmian w ówczesnym systemie edukacji i środowisku twórczym. W Stachu Zwarty znaleźli przywódcę, który wkrótce miał stanąć na czele szczepu herbu Rogate Serce, zrzeszającego w swych szeregach wiernych szukalszczyków. W zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu znajduje się jedna z największych kolekcji prac Stanisława Szukalskiego i szukalszczyków herbu Rogate Serce. W jej ramy wchodzą zarówno prace rzeźbiarskie, jak i rysunki, grafiki, projekty znaczków, medalu, a także artefakty związane z artystami. Pozyskiwane na drodze zakupów, darów, przekazów, prace stały się fundamentem do powstania jednego z najbardziej interesujących zbiorów ugrupowania, które działało w okresie międzywojnia. Istotnym elementem w powstawaniu tej części kolekcji był bez wątpienia dar rodziny Antoniego Bryndzy w postaci kilkudziesięciu prac szczepowców, a także artefaktów związanych z Antonim Bryndzą, legitymacji studenckiej, fotografii, a także curriculum vitae spisanego przez samego artystę. Większość obiektów została zaprezentowana na niniejszej wystawie. To kolejne z serii pokazów, na których eksponowane są bogate zbiory dzieł sztuki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Wystawę dopełniają obiekty oraz artefakty udostępnione przez Muzeum Narodowe w Warszawie, będące depozytariuszem prac z kolekcji prywatnej Marka Maciołowskiego, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Śląskie w Katowicach, a także z kolekcji Andrzeja Chęcińskiego oraz innych kolekcji prywatnych. Wystawę otwiera zespół rzeźb autorstwa Stanisława Szukalskiego. Ten urodzony w 1895 roku w Warcie niepokorny artysta od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie sztuką i uwidaczniał swój talent, tworząc niewielkie figurki w drewnie. W 1907 roku wraz z matką i siostrą dołączył do przebywającego w Stanach Zjednoczonych ojca, gdzie uczestniczył w zajęciach w chicagowskim Art Institute. Dwa lata później za namową przebywającego w Ameryce malarza Tadeusza Popiela Szukalski został wysłany do Krakowa w celu wstąpienia do tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Już na egzaminie do pracowni profesora Laszczki Stach Zwarty zaprezentował swój osobliwy charakter, co kontynuował w trakcie studiów w Krakowie. W 1913 roku ponownie wyjechał do Ameryki. W tym roku powstaje orator. Najwcześniej realizowana praca Szukalskiego ze zbiorów Bytomskiego Muzeum. Rzeźba została odlana w nowojorskiej odlewni brązów Roman Bronze Works NY. Artystę interesowało głównie opracowanie draperii tkaniny okrywającej ukazaną postać, co uważał za proces bardziej skomplikowany niż koncentrowanie się wyłącznie na ludzkiej anatomii. Zrezygnował z długich studiów i kopiowania pozujących mu modeli. W czasie pracy wykorzystywał jedynie własną pamięć. Pozbawiona prawej ręki postać mówcy ukazana została w trakcie wygłaszania mowy. Doskonale opanowawszy sztukę retoryki, a także zdając sobie sprawę z wagi demonstrowanego przemówienia, starożytny mówca odzwierciedla w swojej mimice twarzy dynamikę wypowiadanych słów. Dwa lata później, w 1915 roku, Szukalski wykonał rzeźbę ukazującą greckiego niewolnika i bajkopisarza pochodzącego z Frygii – Ezopa. Rzeźba została odlana w znanej francuskiej odlewni brązów, założonej w 1838 roku w Paryżu przez Ferdinanda Barbediena i Achille Coulla. Znak odlewni informował nie tylko o miejscu, ale również o sposobie powstania odlewu, cire perdu, czyli wosku traconego, wykorzystującym wosk jako materiał do stworzenia prototypu pracy. Wyolbrzymienie partii anatomii było zabiegiem celowym, odwołującym się do legendarnych przekazów, informującym o wyjątkowej brzydocie tego mężczyzny.
pewny siebie, z widocznym garbem na plecach, wysuniętą do przodu lewą nogą, opiera prawą dłoń na nagim biodrze. Nieproporcjonalnie mała głowa, pozbawiona niemalże włosów, o twarzy poddanej wyraźnym zabiegom deformacji, została osadzona pomiędzy muskularnymi ramionami. Zarówno jednak orator, jak i Ezop, pomimo zastosowanych środków plastycznych, zachowują swoją wewnętrzną siłę. Mówca pozostaje wykształconym mistrzem publicznych przemówień, natomiast Ezop to nadal twórca utworów o głębokich treściach moralizujących. Zbliżona w opracowaniu ludzkiego ciała jest prezentowana na wystawie praca Filozof. Jąkający się powstał w tym samym roku, w 1915. Mieczysław Walis, komentując na łamach prasy wystawę prac Stanisława Szukalskiego, prezentowaną w warszawskim salonie Czesława Garlińskiego, napisał: kiedy 6 lat temu oglądałem w zachęcie wielką wystawę rysunków i rzeźb Szukalskiego, zadawałem sobie podobnie jak wszyscy pytanie, co wyjdzie z czasem z tego niezwykle uzdolnionego młodego artysty, obdarzonego jakąś niesamowitą łatwością kształtowania, rozmachem szalonym i bujną, lubującą się zwłaszcza w tem co okropne i makabryczne fantazją. Nadzieje te jak dotąd się nie ziściły. Do każdej ze swych rzeźb, dla lepszego jej zrozumienia, Szukalski dodaje długi komentarz. Wśród prac wystawionych znajduje się mała rzeźba brązowa, przedstawiająca rękę z rozpostartymi palcami, przy czym kciuk zakończony jest głową orła, palce pozostałe głowami sępiemi. Tytuł rzeźby brzmi: walka ilości z jakością, ludzi z człowiekiem. Dodany zaś jest do niej komentarz następujący: przedstawić tragedię każdego poczynania i działalności, gdy nogi usiłują rządzić głową. Jeśli działanie ma się udać, musi element ilości podporządkować się elementowi jakościowemu, podobnie jak w dłoni. By mogła coś pochwycić silnie, muszą współdziałać 4 palce, ilość z kciukiem, jakość. 4 palce zamieniają się w głowy sępów bez oczu i szarpią dłoń, podstawę działania. Przeciwstawia się im kciuk, jakość, widzący. Rozpaczliwie broni dłoń przed szarpiącą ilością. Dziełem budzącym najmniej zastrzeżeń, a przy tym pełnym charakteru i wyrazu, jest wykuta w alabastrze głowa hetmana Żółkiewskiego z ustami wykrzywionymi skurczem przedśmiertnym. Zamarły lot, geniusz, zamrożona młodość. Rzeźbę ukazującą kobiecą postać uwięzioną w nieregularnej bryle artysta stworzył w różnych wersjach. Ta wykonana w 1918 roku, znajdująca się obecnie w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, była prezentowana m.in. w 1925 roku na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu. Zamarły lot jest symbolicznym ukazaniem młodego geniuszu, który nie otrzymał szansy na pełne rozwinięcie swoich możliwości twórczych. To również próba ukazania jakiejś dramatycznej sceny oraz zakończenia doskonale zapowiadającego się talentu. Uwięziona kobieta bezskutecznie próbuje uwolnić ramiona, chcąc unieść się ponad powierzchnię ziemi. Pozbawiona fizycznej, ale nie wewnętrznej siły, odchyla do tyłu głowę, ukazując twarz z grymasem przenikającego bólu. Jedną z najbardziej imponujących rzeźb prezentowanych na niniejszej wystawie jest bez wątpienia projekt pomnika Bolesława Śmiałego Prawego. Jak wspominał sam Szukalski, do realizacji tego dzieła przygotowywał się przez okres około 7 lat. Powodem powstania tego dzieła miało być upamiętnienie postaci władcy albo, jak sam wspominał Szukalski, praca nad dyscypliną, zaangażowaniem artystycznym i ukazaniem z własnego talentu. Oczywiście symboliczne ukazanie postaci biskupa Stanisława, czy też postaci mężczyzny, którego dłonie oplecione zostały różańcem, miało za zadanie pokazania poglądów Stanisława Szukalskiego w sferze kulturowej, jak i religijnej. Pracę nad rzeźbą ukazującego tego piastowskiego władcę Szukalski rozpoczął w 1926 roku w Paryżu. Dominującą postacią jest kroczący na czele pochodu król Bolesław Śmiały. Został uchwycony w momencie, w którym strącił sobie koronę przytrzymywanym w prawej dłoni mieczem zakończonym ognistymi płomieniami. Nie upada on jednak na ziemię, ale jest podtrzymywany przez grupę postaci symbolizujących wspomagający władcę naród, kreujący mit króla bohatera.
Po prawej stronie znalazły się postacie przedstawiające kapłankę z mlekiem i serem, rycerza dzierżącego hełm wypełniony krwią, Polonusa z XVIII wieku, który w rękach trzyma sokoła z uwięzioną w szponach ćmą, rybaka z rybą, zesłańca z Sybir oraz młodego człowieka, który z symbolicznie ukazanymi pustymi dłońmi oplecionymi różańcem nie ma nic wartościowego do zaoferowania. Równie imponująco zakomponowana została lewa strona pomnika. Tutaj artysta ukazał sługę, kapłankę z miodem, poetę z manuskryptem, górala ze skrzypcami, legionistę z okresu wojen napoleońskich, pasterza oraz współczesnego polityka, którego karykaturalne ujęcie odzwierciedla odrębne opinie Szukalskiego na temat czasów minionych i tych jemu współczesnych. Prawa noga króla niczym w pułapkę wpada w uformowaną na kształt paszczy, wyposażonej w ogromne zęby, język oraz podniebienie, biskupią mitrę. Trudno tu określić jedną skonkretyzowaną drogę analizy. Czy król, rozpoczynając konflikt z biskupem Stanisławem, został uwikłany w celowo zastawioną zasadzkę? Czy też wspomniany fragment rzeźby miał być wyeksponowaniem postawy biskupa, oskarżonego o pozorną uczciwość wobec władzy? Oplatające królewskie nogi węże, symbolizujące boskość w wierzeniach pogan w przedchrześcijańskiej Polsce, oznaczają brak uległości wobec chrześcijaństwa, doskonale wpisują się w poglądy Stacha Zwarty. Na wystawie zaprezentowana została również płaskorzeźba autorstwa Stanisława Szukalskiego, wykonana w gipsie patynowanym, Alegoria życia. Niezwykle interesująca praca o symbolicznej wymowie nawiązuje do biegu ludzkiego życia, od narodzin, którym towarzyszy wschodzące słońce, do śmierci, kiedy słońce zaczyna zachodzić. W centralnej części kompozycji ukazana została kobieca postać, trzymająca w dłoniach wagę, do której przybliża usta, wykonując gest pocałunku. Na szali widnieje trzymane w dłoniach nowonarodzone dziecko, przeciwstawione składanemu do ziemi, owiniętemu w tkaninę ludzkiemu ciału. Wśród eksponowanych projektów monet znalazły się dwa obiekty użyczone na wystawę przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. Stanisław Szukalski zajął trzecie miejsce w konkursie na przygotowanie projektu monety o nominale 100 zł w celu ewentualnego wykorzystania w ramach reformy walutowej Władysława Grabskiego. Mennica wybiła monetę próbną w dwóch formatach, dużym o średnicy 35 mm w srebrze oraz małym o średnicy 20 mm, 100 sztuk w brązie, 50 w srebrze oraz jedną sztukę w złocie. Na awersie monety znalazł się stylizowany, ukoronowany orzeł, natomiast na rewersie popiersie Mikołaja Kopernika trzymającego garść promieni słonecznych. W 1906 roku James Gordon Bennett, amerykański wydawca prasowy, a także miłośnik lotów balonowych, ufundował nagrodę na najdłuższy przelot balonem. Ta drużyna, która trzykrotnie pod rząd zdobyła ufundowaną nagrodę, uzyskiwała ją na własność. Po raz pierwszy udało się to ekipie belgijskiej w 1924 roku. Kolejno na własność puchar uzyskała ekipa amerykańska. W 1933 roku gazeta Chicago Daily News ufundowała kolejną nagrodę. Tym razem dzięki trzykrotnym zwycięstwom na balonie, dwa razy Kościuszko i raz Polonia 2, puchar przeszedł w ręce polskiej ekipy. Tym razem kolejną nagrodę ufundowała Gazeta Polska. I tak najprawdopodobniej za wstawiennictwem Ignacego Matuszewskiego nagrodę kolejną zaprojektował Stanisław Szukalski. Ten symboliczny w swej wymowie puchar miał nam zaznaczyć pęd ku górze i zerwanie z tym, co ziemskie. Szukalski w tym samym okresie zaprojektował jeszcze dwa medale. Jeden poświęcony zawodom Jamesa Gordona Bennetta, ukazujący Ikara strzymającego ponad głową dwa okręgi, oraz drugi medal na towarzyszące zawodom balonowym konferencję Międzynarodowej Federacji Lotniczej, ukazującą kobietę syrenę trzymającą ponad swoją głową szablę oraz koronę. Ponadto na ekspozycji prezentowane są medale poświęcone Mikołajowi Kopernikowi, Adamowi Mickiewiczowi, Aleksandrowi Sołżenicowi, a także medal katyński. Na powierzchni mierzącej 63 mm awersu artysta ukazał postać funkcjonariusza NKWD trzymającego w dłoniach sierp, młot i rewolwer, wyolbrzymionymi mackami pochłaniającego polską ofiarę,
na której związanych dłoniach widnieje symbolizująca sowiecko-niemiecki pakt swastyka. Na otoku wyryto napis w języku angielskim, aby o zbrodni katyńskiej mogło dowiedzieć się jak najwięcej osób. A human and human, nieludzkie i ludzkie, oraz remember Katyń, pamiętaj Katyń. Na rewersie medalu znalazła się data jego powstania, rok 1977, oraz rozplanowany w 9 wersach napis informujący, kim byli Kaci, a kim ofiary tej okrutnej zbrodni. Podana została również liczba 14,5 tysiąca zabitych osób. W otoku medalu naniesiono nazwy trzech obozów NKWD – Starobielsk, Kozielsk, Ostaszów. Medal rozprowadzano drogą wysyłkową. Wersja wykonana w brązie kosztowała 17,75 dolara amerykańskiego, a srebrna 49,75 dolara. Komitet wydał też ulotkę informacyjną, w której wyjaśniano cenę medali oraz szczegółowo opisywano sam projekt. Na specjalne zamówienie medale odlewano także w złocie. Dopełnieniem wspomnianych obiektów są prezentowane prace artysty zrealizowane na podłożu papierowym. Dwie wykonane w technice tempery, Mamon, ukazujący bożka bogactwa, kusiciela, pozornego dawcę szczęścia oraz czarownica ze sceną przypominającą niemalże kadr animowanego filmu. Pozostałe to prace graficzne, m.in. hymn tradycji, Alegoria śmierci z 1937 roku, wykonany w technice suchej igły pies, czy interesujące projekty ex-librisów. W 1936 roku Stanisław Szukalski stworzył portret wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego. Rysunek ołówkiem przedstawia tego sanacyjnego polityka upozowanego z profilu na tle krajobrazu przemysłowego. Grażyński już w 1929 roku chciał, aby artysta przyjechał na Śląsk, gdzie pojawiły się propozycje powierzenia mu kierowania autorską szkołą w Katowicach, a także pomysł zaprojektowania dla stolicy województwa pomnika, który symbolizowałby powstańcze walki o wolność Śląska. Na odwrocie pracy znajduje się odręczna adnotacja artysty, sugerująca sposób zaramowania rysunku. W trakcie przygotowania obiektu do ekspozycji, staraniem pracowników pracowni konserwacji oraz działu technicznego Muzeum Górnośląskiego przygotowano specjalną oprawę, passepartout oraz drewnianą ramę wykonaną ściśle według wskazówek Stacha Zwarty. Wśród eksponowanych artefaktów, katalogów wydawanych w czasie działalności grupy, wizytówki Stanisława Szłekalskiego, legitymacji studenckich, pocztówek czy przedwojennych zaproszeń na wystawę szczepu, warto zwrócić uwagę na notatnik artysty, na okładce którego widnieje odręczny napis w języku angielskim, tłumaczony jako Warta Wolności. Zeszyt składa się zarówno z odręcznych wpisów Stacha Zwarty, jak i wklejonych maszynopisów, a także kopii ilustracji oraz fotografii. W zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu znajduje się ponad 100 prac szukalszczyków zrzeszonych w szczepie herbu Rogate Serce. Są to przede wszystkim prace rysunkowe wykonane ołówkiem na formatach zgodnie z zaleceniami mistrza kwadratowych. Jerzy Baranowski, Ładomir z Krakowa Baranowski. W szeregi szczepu Rogatego Serca wstąpił w 1930 roku. Wszystkie 4 prace artysty prezentowane na wystawie pochodzą dokładnie z tego okresu. Śmierć Harnasia ukazuje odchylonego do tyłu przywódcę karpackich zbójników, w którego sercu utkwiła niosąca śmierć strzała. Pozostałe 3 prace przenoszą widza do fantastycznych pomieszczeń, gdzie nagromadzenie szczegółów, swoistego rodzaju horror vacui charakterystyczny dla twórczości Baranowskiego, niestety uniemożliwia skoncentrowanie się na najważniejszych elementach kompozycji. Podczas zwiedzania wystawy warto poświęcić tym pracom nieco więcej czasu. Bez wątpienia można w nich odnaleźć wiele niezwykle zaskakujących postaci, jak i wytworów artystycznej wyobraźni, czego przykładem są chociażby biegające po posadzce orły z założonymi na szponach butami. Edward Biszorski, trudziarz z Rudy. Do szczepu Rogate Serce należał 2 lata, w roku 1930 i 1934, nazywając ten okres jako młodzieńcze szaleństwo. Wykonywał nie tylko rysunki ołówkiem, był również malarzem, grafikiem, udzielał się także społecznie. Wykonywał liczne polichromie w obiektach sakralnych. Początkowo uczył się w warsztacie ojca, a następnie edukację kontynuował w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie.
m.in. na tamtejszym Wydziale Malarstwa Dekoracyjnego, a także w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na ekspozycji jego twórczość prezentowana jest dwoma rysunkami o niewielkich rozmiarach, wykonanymi ołówkiem, formatem zbliżonymi do kwadratu. Pierwszy, zatytułowany Hamlet, odnosi się do słynnej tragedii Williama Szekspira. Drugi to śmiały w swojej kompozycji akt ukazujący nagą kobietę. Wacław Boratyński, pracowit z Ryglic Boratyński. Wacław Boratyński, wymieniony w nielicznych artykułach prasowych, spotykał się najczęściej z pozytywnymi komentarzami ze strony krytyków. Zarzucano mu jednak, podobnie jak i innym szczepowcom, znaczne inspiracje twórczością Szukalskiego. Boratyński, który od najmłodszych lat wykazywał duże zdolności plastyczne, a z powodu trudnej sytuacji materialnej rysował przede wszystkim ołówkiem, bardzo sobie cenił zasady twórcowniane dotyczące tworzenia w tej konkretnej technice, a także wybierania tematów związanych z okresem panowania rodu Piastów. Z biegiem lat pracowit z Ryglic Boratyński malował również akwarelą, rozwinął swoją twórczość ilustratorską oraz projektował znaczki. W zbiorach muzeum znajduje się jedna, ale niezwykle ważna praca autorstwa Boratyńskiego – Zaniedbany ogień. Profesor Lechosław Lameński określił ją wręcz jako rysunek sztandarowy dla dojrzałego dorobku. W piśmie ugrupowania Krak widniała informacja, że szczepowcy rysują jedynie ołówkami produkowanymi przez fabrykę Stanisława Majewskiego. Antoni Bryndza – Ziemitrud z Kalwarii Bryndza. Prezentowany na ekspozycji zbiór prac Antoniego Bryndzy składa się z jednych z najbardziej interesujących rysunków szczepowców, zrealizowanych w okresie międzywojnia. Bryndza był jednym z pierwszych entuzjastów teorii głoszonych przez Stacha Zwarty. Zgodnie z zaleceniami swojego mistrza realizował całą serię niezwykle oryginalnych projektów pomników, m.in. monumentu poświęconego poległym ułanom 2. Szwadronu 2. Brygady Legionów Polskich, walczących podczas I wojny światowej pod Rokitną. Ułanowi spod Rokitny, datowany na 11 marca 1931 roku. Na samym szczycie rozbudowanej platformy znalazła się postać mężczyzny, ułana, przedstawianego jako pół człowieka, pół owada. Rok później Bryndza wykonał projekt pomnika polskiego kompozytora Jana Ignacego Paderewskiego. Na rozbudowanym cokole, którego ostatnia kondygnacja kształtem przypomina harfę, umieszczona została postać muzyka z przymkniętymi powiekami, przybierającego pozę, jakby został uchwycony w momencie tworzenia kolejnych utworów muzycznych. Rozbudowany pod względem kompozycyjnym cokół towarzyszył również projektowi pomnika policjanta. Na jego szczycie stanęła postać nagiego mężczyzny, który lewą nogę stawia na paszczy wijącego się ku górze osobliwego stworzenia, przypominającego kształtem ogromnego węża. Wielokrotnie eksponowana podczas wystawy organizowanych przez samych szczepowców była także dzwonnica Unii Słowian na szczycie Babiej Góry. Interesująca kompozycja obrazująca projekty architektoniczne. Antoni Bryndza wykonywał również projekty domów, obiektów sakralnych lub fragmentarycznie ujętych fasad budynków. Był autorem koncepcji wyposażenia wnętrz w postaci projektów, mebli, przeznaczonych do różnego rodzaju pomieszczeń. W charakterystycznym dla siebie stylu stworzył również projekty instytucji kultury, czego przykładem jest rysunek ukazujący gmach Muzeum Narodowego w Krakowie. Na uwagę zasługuje szczególnie jedna praca – twórcownia. Praca ukazująca projekt budowli, w której miała znajdować się szkoła oparta na zasadach ustalonych przez Szukalskiego. Na jej odwrocie można przeczytać autorską adnotację informującą o wyglądzie przyszłego obiektu i źródle inspiracji do powstania takiej właśnie koncepcji. Franciszek Frączek. Słońcesław z Żołyni Frączek. Franciszek Frączek był najdłużej żyjącym szczepowcem, z którego śmiercią w wieku 98 lat zakończyła się artystyczna działalność ostatniego członka szczepu Rogate Serce, grupy, której działalność formalnie nigdy nie została rozwiązana. Na ekspozycji obok pochodzącej z kolekcji Muzeum Prace Ukrzyżowanie można zobaczyć niezwykle interesujące rysunki i obrazy artysty pochodzące z kolekcji prywatnej. Tak w liście do Franciszka Frączka pisał o nich kolega ze szczepu, Marian Konarski. Święta zbrodnia. Dużo wyrazów klęczących. Ksiądz ma ruch i gębę doskonale obojętną. Jakby mechanicznie kropił każdą parę idącą do ślubu, a myśli o obiedzie. Technicznie śliczne. C.
cywilizowana obrona. Jest pewna groza i coś denerwującego w tych wyciągniętych figurach. Szyldy powiększają tę codzienność i chorobliwość. Walka samców jest znów całkiem coś innego. Pejzaż to hymn. Pejzaż w tym obrazku to coś tak nadzwyczajnego, że nikt chyba jeszcze tak go nie odczuł i nie zrobił ołówkiem. Poemat. Samiec wyjący z rozkoszy zwycięstwa. Kontrastem owych figur wysmukłych i gruźliczych z drugiego obrazku. Musiałbym w dalszym ciągu chwalić, więc dosyć. Ludzie są zachwyceni tymi rysunkami. Czesław Kiełbiński, Cieszek z Zamościa Kiełbiński. Wśród prac autorstwa Czesława Kiełbińskiego, zakupionych do zbiorów muzeum bezpośrednio od samego artysty, znalazło się m.in. przedstawienie króla Bolesława Śmiałego. Co charakterystyczne dla tego artysty, władca został ukazany w znacznym wykadrowaniu, sprawiając wrażenie tak bliskiego ujęcia, jakby miał dosłownie wyjść zza ramy rysunku. Artysta tworzył najczęściej na formatach zbliżonych do kwadratu przy pomocy ołówka. Marian Konarski, Marzyn Skrzeszowic-Konarski. Jednym z najbardziej uzdolnionych członków szczepu był bez wątpienia Marian Konarski. Jego twórczość charakteryzował zauważalny indywidualizm, zdecydowanie wyłamujący realizowane dzieła z furcownianych zasad. Określony przez Stacha Zwarty zdradarem, opuścił szeregi szczepu, by móc rozwijać swój własny warsztat malarski. Marian Konarski skrupulatnie archiwizował wiele dokumentów oraz artefaktów związanych z działalnością szczepu, dając dla kolejnych pokoleń badaczy nieocenione źródło wiedzy. W zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu znajduje się wiele interesujących prac tego artysty, wśród których na uwagę zasługuje m.in. projekt pomnika poświęconego amerykańskiemu wynalazcy Thomasowi Alvi Edisonowi. Mniejszych rozmiarów rysunek ukazuje całościowo ujęty moment na tle wysokiej zabudowy miasta. W wersji drugiej, prezentującej projekt fragmentarycznie, Konarski wykadrował postać mężczyzny, którego ciało przenika rozświetlająca partię żeber wiązka światła, nasuwająca na myśl efekt porażenia prądem. Z 1931 roku pochodzi praca Polska, ukazująca dwie nagie postacie. Kobietę stojącą na samym szczycie oraz mężczyznę wchodzącego na najwyższą partię wysokiej skały. 3 lata później Konarski wykonał pracę ukazującą postać marszałka w otoczeniu lecących orłów, który pewnym krokiem rozdziera stojącą na swojej drodze kratę. To efekt fascynacji Szukalskiego osobą Józefa Piłsudskiego oraz legionami, która znalazła kontynuację w tematach podejmowanych przez kolejnych szczepowców. Marzyn Skrzeszowa-Konarski zrealizował ponadto serię doskonałych prac portretowych. Potrafił trafnie uchwycić wizerunek tytułowego kapitalisty, z niemalże fotograficzną doskonałością utrwalił wizerunek swoich najbliższych, a także własne oblicze namalowane zarówno olejno, jak i w formie prac rysunkowych. Najpóźniej zrealizowanym rysunkiem Konarskiego w kolekcji jest Sowiniec, mauzoleum z 1936 roku, ukazujący monumentalną budowlę, jaka miała znaleźć się na szczycie wzgórza. Artysta podejmował ten temat wielokrotnie, rysując mauzoleum w różnych ujęciach i skrótach perspektywicznych. W styczniu 2020 roku kolekcja dzieł szczepu Szukalszczyków herbu Rogate Serce Muzeum Górnośląskiego wzbogaciła się o rzeźbę autorstwa Mariana Konarskiego dotknięty sztuką, realizowaną w gipsie patynowanym w 1965 roku. Praca prezentuje poddanego silnym deformacjom mężczyznę, obejmującego dłonią własną szyję, splątanego dodatkowo sznurem z grymasem twarzy, prowokującym znaczne wykrzywienie ust. Ta ekspresyjna w swym wyrazie rzeźba powstała w czasie, kiedy Konarski w zakresie prac malarskich realizował w technice gwaszu jeden z najbardziej znanych cykli – kryształy. Roman Pietrzak, ołówkowal z Krakowa Pietrzak. Wśród artystów szczepu Szukalszczyków herbu Rogate Serce działał również Roman Pietrzak, który zgodnie ze wskazówką Szukalskiego przyjął miano ołówkowal z Krakowa Pietrzak. Prezentowana praca stanowi najprawdopodobniej nawiązanie do przybranego pseudonimu. Ukazana postać wyłania się z półokrągłej powierzchni ozdobionej rogatym sercem, trzymając w dłoni stylizowany ołówek. Michał Stańko, Gromilęk z Sosnowca Stańko.
W artystycznym repertuarze Michała Stańki, szukalszczyka związanego m.in. z Sosnowcem i Katowicami, odnaleźć można prace poruszające pospolite problemy społeczne, jak chociażby kwestia dzieci cierpiących po utracie rodziców, czy uciemiężenie przedstawicieli najniższych klas. Fryderyk Śmieszek, Szczepowit Śmieszek. Artysta nie był zbyt aktywnym uczestnikiem przygotowywanych przez szukalszczyków ekspozycji. W jego twórczości wielokrotnie pojawiały się tematy związane ze światem nadrealnym. Powierzchnię prac zapełniał niemalże w całości, co uwidaczniało jego zamiłowanie do wręcz nadmiernej dekoracji. W nawiązującej do średniowiecznych przedstawień Madonnie wśród cierni artysta niemalże całkowicie zakrył tło splecionymi łodygami krzewu. Dwie pozostałe prace, Mój sen oraz Ewa, wprowadzają widza do surrealistycznej przestrzeni, gdzie poprzez nawarstwianie detali, które bez autorskiego komentarza sprawiają wrażenie pozbawionych logicznej spójności, uniemożliwione jest odszyfrowanie interpretacyjnej zagadki. Stefan Rzechowski, Ziemiec Książa Rzechowski. Na wystawie zaprezentowano cały wachlarz tematów podejmowanych przez Stefana Rzechowskiego. Artysta, sen. Nadleżącym mężczyznom unoszą się dwie półnagie kobiety, przypominające zjawy, a fragmentarycznie ukazana sztaluga sugeruje, iż scena rozgrywa się w jego pracowni. Artysta wielokrotnie powraca do zagadnienia snu czy nadrealnych marzeń, poszukując w nich inspiracji do ogromnej liczby przygotowanych kompozycji. W swoich wspomnieniach nadmieniał o pojawiającej się w jego snach kobiecie, która próbuje zdominować całą sytuację miejsca. Dosadnym językiem plastycznym zrealizował cykl Wojna. Muzeum Górnośląskie dysponuje 6 z 9 prac powstałych w tej serii. Jeńcy, W zimową noc, Walka, Śmierć partyzantki, Partyzantka oraz Przesłuchanie. Ten niezwykle przejmujący cykl został stworzony w tonacji głębokiej czerni, która w zestawieniu z płaszczyznami spowitymi światłem, odgrywającymi istotną rolę w wielu pracach Rzechowskiego, daje wrażenie jeszcze większej dramaturgii. Dla artysty cykl ten nie był jedynie sposobnością do pokazania okrucieństwa konkretnie przedstawianych osób, czy niewyobrażalnego cierpienia precyzyjnie zidentyfikowanych ofiar. Artysta stworzył swoistego rodzaju uniwersum okrucieństwa wojny, niehumanitarnych postaw katów wobec skazanych na zagłady milionów niewinnych ludzi. Przykładem uwielbienia dla malarstwa okresu Młodej Polski, a także jednego z jej głównych przedstawicieli, jest znajdujący się w zbiorach Muzeum wizerunek Jacka Malczewskiego o zdecydowanie karykaturalnym charakterze. Artysta wykonał również całą serię własnych wizerunków, autoportretów autonomicznych oraz w towarzystwie innych osób. Oddzielną grupę prac stanowią tworzone już po wojnie erotyki, balansujące na granicy z kiczem, wykonywane najczęściej w technice pastelu. Jedyną pracą Rzechowskiego w kolekcji wykonaną w technice olejnej jest portret duńskiego pisarza i poety Hansa Christiana Andersena. Norbert Strasberg. Niezwykle uzdolniony, jeden z nielicznych członków szczepu nie posiadający sugerowanego przez Stacha zwarty miana. Niestety przedwczesne zakończenie życia, biografia mnożąca lawinę pytań pozostawiających bez odpowiedzi, nieokreślona do dnia dzisiejszego dokładna data i miejsce śmierci artysty, a także niewiele zachowanych prac, stanowią trudność w podjęciu pełnej analizy biograficznej i twórczej Strasberga. Z zachowanych w Muzeum Górnośląskim prac można fragmentarycznie prześledzić próby poszukiwań własnej drogi twórczej. Od fascynacji osobą Stacha Zwarty, przez poszukiwania rozwiązań w oparciu o prace graficzne niemieckich ekspresjonistów, po stylistyczne ukierunkowanie swoich dzieł w stronę mistrzów sztuki renesansowej. Najwcześniejsze prace obecne w zbiorach muzeum pochodzą z 1930 roku. To portret mężczyzny z profilu, akt męski, głowa, a także umierający, gdzie uwidacznia się skłonność artysty do wyolbrzymiania elementów anatomii obecnej u Szukalskiego chociażby rzeźbiarskiej pracy Ezop. Istotne miejsce w spuściźnie twórczej Strasberga zajmują prace portretowe. Na ekspozycji znajduje się m.in. rysowany sangwiną portret doktora Frankoza o charakterystycznym dla tego artysty opracowaniu twarzy z silnie zaznaczonym konturem.
Wśród ponad 12 tysięcy eksponatów działu sztuki, kolekcja prac Stanisława Szukalskiego i Szukalszczyków Herbu Rogate Serce stanowi niezwykle cenny zbiór, albowiem jest to najbardziej rozbudowany zespół prac artystów zrzeszonych w jednym z najbardziej interesujących ugrupowań międzywojnia. Stanisław Szukalski był jedną z najbarwniejszych postaci tego okresu. Wraz z młodymi adeptami sztuki dążył do reformy środowisk twórczych, ośrodków akademickich, a także salonów wystawienniczych. Niestety jego charakterystyczne wystąpienia, a także teksty drukowane zarówno w katalogach, jak i wydawanych własnym sumptem ulotkach doprowadziły do tego, że często wspomniani artyści musieli mierzyć się z ostrą krytykom. Niestety, ale Stanisław Szukalski, artysta, bardzo często ustępował drogę Stanisławowi Szukalskiemu, znanemu z własnych szaleństw. Dzięki badaniom naukowym prowadzonym przez profesora Lechosława Lamieńskiego wiemy dzisiaj wiele o bardzo ważnych i istotnych kwestiach w życiu Szukalskiego, albowiem o jego pracy artystycznej. Prace Szukalszczyków, które powstały pod wpływem Szukalskiego, różnią się od tych, które realizowane były już później po obraniu własnej indywidualnej drogi twórczej. Zarówno te realizowane zgodnie z zasadami twórcowni, jak i te powstałe później bez narzuconych zasad, tworzą kolekcję Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, a wraz z eksponatami użyczonymi nas przez inne instytucje kultury, a także kolekcjonerów prywatnych, składają się na niniejszą wystawę.